Mikołaj obdarował dzieci w Chrzanowskim Szpitalu. 5 grudnia mali pacjenci Chrzanowskiego Szpitala, podopieczni Domu Dziecka oraz Stowarzyszenia Gracja spotkali się z Mikołajem. Wszyscy głęboko wierzą w istnienie sympatycznego dziadka z długą, siwą brodą. Fundacja na rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie organizuje Mikołajki w lecznicy od 10 lat. Witajcie! Widzicie? Aura nie najlepsza, ale postarałem się przyjechać do was. Śniegu nie ma, reniferów nie ma, sanie nie chcą jechać. A jednak w dzisiejszej dobie postępu dzięki elfom przywiozłem paczki drewczeń. 9-letnia Gabrysia, podopieczna Stowarzyszenia Gracja, przez kilka dni nie mogła zmrużyć oka, wyczekując na spotkanie z Mikołajem. Nie ma wygórowanych marzeń. W liście do świętego poprosiła o małą laleczkę. Wierzysz w świętego Mikołaja? Tak, lubię. A powiedz mi, jak wygląda święty Mikołaj? Jak wygląda? Jak jest ubrany? Ma czerwony płaszcz i buty czarne. I ma prezent w worku. Ja chcę dostać no surprise. To jest taka laleczka? No, taka mała. Właściwie święty Mikołaj dla dzieci szczególnie miły. Mam nadzieję, że dostanie się takie prezenty, jakie żeście sobie wymarzyły. Także życzę wam wszystkiego dobrego, udanego tego świętego Mikołaja i udanych świąt. Kaja i Filip zapewniają, że byli grzeczni cały rok. Także liczą na wymarzone podarki. Co chciałabyś dostać w tym roku od Mikołaja? Elzę. Powtórz jeszcze proszę. Elzę. Elzę? Tak. Tą lalkę z Krainy Lodu. Tak, tam blą Elzę. A byłaś pyszna? Tak. A napisałaś list? Tak. Super, no to trzymamy kciuki, żebyś dostała. To co, o czym marzysz? A proszę go wiedzieć, a ty wierzysz? Tak. Widziałaś kiedyś świętego Mikołaja? Tak. Dzisiaj nawet. Naprawdę? A powiedz mi, jaki prezent napisałeś w liście? Co byś chciał dostać? Jeszcze nie mam, ale wiem co. A co to jest? Laptop. Wow, no to super. Od początku działania fundacji propagujemy takie Mikołajki dla dzieci. W tym roku pierwszy raz postanowiliśmy wyjść z inicjatywą troszkę dalej, czyli obdarujemy dzieci prezentami, które znajdują się na oddziałach szpitalnych. Jeśli chodzi o prezenty dla dzieci, udało się je pozyskać dzięki sponsorom, firmom zewnętrznym, darczyńcom prywatnym, którzy przekazali bądź w formie zabawek właśnie czy słodyczy, bądź w formie pieniężnej, za które mogliśmy też dokupić zabawki dla pozostałych dzieci.